Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jacek Hawryluk. I Bartek Chaciński. Witamy bardzo gorąco radiosłuchaczy dwójki. Kłaniamy się także wszystkim internautom. Przypominamy, że można nas słuchać i oglądać na profilu facebookowym dwójki oraz na portalu dwójki. Cały zapis wszystkich koncertów jazzowych, które organizowaliśmy od poniedziałku, jest także dostępny. Bo dzisiaj wielki finał. Finał maratonu jazzowego, czy też jak powiedzieliśmy w środę, serialu jazzowego. Finał szczególny, ponieważ odbywa się w Międzynarodowym Dniu Jazzu. 30 kwietnia. To jest święto relatywnie młode. UNESCO proklamowało Międzynarodowy Dzień Jazzu w 2011 roku, w listopadzie. Po raz pierwszy świętowano w roku 2012. My w dwójce dołączyliśmy się do tego świętowania bodaj w roku 2013 i od tego czasu regularnie organizowaliśmy specjalne koncerty właśnie 30 kwietnia. No ale w tym roku te obchody miały wyraz szczególny, ponieważ połączyliśmy Dzień Jazzu z 90. rocznicą urodzin Krzysztofa Komedy. Dzisiaj wielki finał. Gospodarzem tego wieczoru, chyba tak mogę powiedzieć, będzie Dominik Strycharski. I teraz tak, jeśli Państwo oczekują klasycznego, mainstreamowego, nie wiem jakiego przymiotnika jeszcze tutaj można było użyć. Swingującego. Tradycyjnego jazzu, to może być kłopot. Bo Dominik lubi wszystko to, co pomiędzy, wszelkiego rodzaju pobrzeża, wszystko, co nie jest oczywiste i muzykę, którą trudno opisać i trudno nazwać. Zatem może ten dzisiejszy jazz będzie, tak sobie pomyślałem, rozjeżdżał się. To jest dobre słowo chyba. Bardzo dobre. W kontekście drugiej części naszego dzisiejszego wieczoru będzie się rozjeżdżał w różne kierunki. Dominik Strycharski w roli głównej i jego zespoły. No i ważna będzie praca zespołowa. To jest w ogóle esencja twórczości Dominika Strycharskiego, praca w zespole, dlatego muzyków na scenie będzie dość dużo i takim motywem przewodnim będzie fabryka. W fabryce, jak wiadomo, każdy ma swoją specjalność, no tylko problem z Dominikiem Strycharskim, który ma tych specjalności całkiem dużo. Kompozytor, flecista, wokalista, improwizator, publicysta, performer, a nawet pedagog, a nawet jeszcze twórca muzyki ilustracyjnej. No właściwie to jest bezpośredni pretekst do naszego dzisiejszego spotkania. Nie muzyka teatralna, której napisał dużo, ale bardziej może muzyka do filmu Symfonia Fabryki Ursus, który dzisiaj będzie wracał tutaj, ten tytuł będzie wracał jak refren. Dominik Strycharski jest współtwórcą formacji Pulsarus, jest członkiem formacji Costas New Program. No i przede wszystkim prowadzi zespół Core, który jest, jak sama nazwa wskazuje, takim rdzeniem działalności scenicznej Dominika Strycharskiego. No i ten zespół słyszeliśmy już w różnym wydaniu. Słyszeliśmy go choćby na płycie jako Core Six w improwizowanych odpowiedziach na kaszubską muzykę tradycyjną. Ten zespół, który usłyszymy dzisiaj, znacząco się będzie różnił składem od tamtego. Pozostaje w składzie kontrabasista Zbigniew Kozera. A poza tym Barbara Drążkowska na fortepianie preparowanym. Wojciech Jachna zagra na trąbce. Paweł Szpura na perkusji. No a całość poprowadzi oczywiście lider Dominik Strycharski, który zagra na flecie. I teraz najtrudniejsza część tej zapowiedzi. A, tak, tak, tak. To jest ten moment, kiedy to jest ta sytuacja, która tłumaczy, dlaczego jest nas dwóch, bo stopień komplikacji rośnie. I dlaczego mamy jeszcze podpowiedzi. Podział ról jest w tym wypadku konieczny. Utwór numer jeden nosi tytuł Core 1. Utwór numer dwa to Core 2. Numer 3, Core 3. I teraz niespodzianka na koniec. Numer 4 nosi tytuł Core 4. Dominik Strycharski, Core. Zapraszamy.
Thank you.
We'll be right back.
Dziękuję bardzo wszystkim widzom i słuchaczom. To był KOR, premiera. Przedstawiam jeszcze raz Barbara Drążkowska, fortepian preparowany. Aha, nie ma braw, no właśnie. Jest chyba, że są przed odbiornikami. Zbyszek Kozera, kontrabas. Paweł Szpura, perkusja. Wojciech Jachna, trąbka trochę preparowana. I Dominik Strycharski, flety. Dziękuję bardzo, bardzo. I zapraszamy na drugą część. Bardzo lubimy takich artystów, którzy wyręczają nas. No właściwie Dominik Strycharski, KOR, tyle możemy powiedzieć. Wszystko jasne. I koncert w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie na antenie programu Drugiego Polskiego Radia, a także na naszym profilu facebookowym i portalu. To była pierwsza część premierowa, ale to oczywiście nie wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj już dla Państwa. Już teraz zapraszamy na część drugą, czyli warszawską premierę Symfonii Fabryki Ursus. Skład nieco się powiększy, od razu można to zapowiedzieć, ale warto na tę drugą część poczekać. No myślę, że Państwo widzą instrumenty i mogą się domyślać, co zdarzy się po przerwie. Teraz tutaj u nas w studiu nastąpi kilkunastominutowa przerwa techniczna. Oczywiście będzie większy skład, w związku z tym potrzebny jest czas, by przygotować się do tej drugiej części. Zatem proszę pozostać razem z nami, ale my teraz, cóż, oddamy głos na kilkanaście minut do naszego studia emisyjnego. Oczywiście pod warunkiem, że wciąż tam jest Andrzej Zieliński. Andrzeju?
Czy to jest Andrzej Zieliński cały czas w naszym studiu? Tak mi się wydaje. I to cały czas jesteśmy my. Witamy Państwa raz jeszcze i Jacek Hawryluk. Jesteśmy w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Wszystko się zgadza, a zatem druga część koncertu. Wracamy do naszych ciągników, jakby powiedzieli Francuzi. Traktorów, ale chyba bardziej ciągników. Przed nami druga część koncertu. Jesteśmy oczywiście na antenie programu Drugiego Polskiego Radia oraz na profilu facebookowym Dwójki, na kanale YouTube Dwójki i na portalu. Zatem można nas słuchać, można nas oglądać dowoli. I witamy oczywiście wszystkich naszych radiosłuchaczy. Druga część koncertu, czyli Symfonia Ursus. Rzecz, która może nie jest bardzo prosta do opisania, bo jest to powiązanie i muzyki, i filmu. No właśnie. To, co Państwo teraz zobaczą i usłyszą, w zależności od formy, w jakiej nas Państwo oglądają lub słuchają, to będzie rzecz z historią już na tym etapie. Jest to, można powiedzieć, efekt takiego 10-letniego procesu. Mniej więcej dekadę temu Jaśmina Wójcik zaczęła pracę, najpierw koncepcyjną, nad godzinnym dokumentem Symfonia Fabryki Ursus, który miał być taką opowieścią o więziach, próbą odtworzenia atmosfery zamkniętego po ponad stuletniej historii zakładu pracy. Oczywiście tego tytułowego zakładu. Film jest właściwie symfonią, tak mówiła sama reżyserka o nim, bo opowiada o fabryce, w której każdy pracownik był małym trybikiem w maszynie. Trochę jak w muzyce w orkiestrze. I tu nam się wszystko to składa. W roku 2018 była premiera tego filmu, recenzje były entuzjastyczne, film zebrał kilka nagród na światowych festiwalach. No ale nie to jest najważniejsze, bo najważniejszy w tym wszystkim był ten kontekst społeczny, który się wyrażał nie tylko w sposobie pracy reżyserki i całej ekipy filmowej z pracownikami dawnej fabryki, ale wyrażał się również w tym, jaka była rola Dominika Strycharskiego, który nie był tylko twórcą muzyki, ale prowadził warsztaty z załogą i również współpracował z zakładową orkiestrą, bo była taka. I to jest kolejna historia, bo tutaj dzisiaj w studiu imienia Witolda Lutosławskiego wystąpi właśnie orkiestra Denta Ursus. Próbowaliśmy się dowiedzieć przed koncertem, kiedy panowie zaczęli grać i wersje są bardzo różne. Zatem możemy powiedzieć, że grają od zawsze i zagrają dzisiaj dla państwa. Historia później potoczyła się następująco. W roku 2003 zakłady przemysłu ciągnikowego Ursus ogłosiły upadłość, ale na szczęście orkiestra grała. W 2011 roku wyprodukowano w Warszawie ostatni ciągnik i linię produkcyjną przeniesiono do Lublina. Na szczęście orkiestra została, że będziemy parafrazować słynny cytat, nie przenoście nam orkiestry do Lublina. Zostali, grają cały czas, tyle tylko, że niestety musieli opuścić Ursus, ponieważ no, po fabryce już właściwie nic nie pozostało i przenieśli się nie do sąsiedniej dzielnicy, tylko na Targówek, gdzie grają. To jest może dla informacja dzielnica Warszawy. No tak, jak ktoś nie mieszka w Warszawie, tak, to od Ursusa wyjaśnić. Na Targówek dość daleko, powiedziałbym. I grają także jako praska orkiestra Denta, ale jak sami panowie powiedzieli, oni zawsze są z Ursusa, także to zawsze będziemy podkreślać. I teraz jeszcze jedna ważna informacja. Muzyka filmowa muzyką filmową, płyta płytą, która właśnie się ukazała. No właśnie, mamy tę płytę, ona tak wyszła kilka dni temu. To jest zupełna nowość. Symfonia Ursus. Tak to wygląda. Ale koncerty koncertami. Zatem to, co dzisiaj Państwo usłyszą i zobaczą, to może być coś zupełnie innego. Gwarantujemy, że tak będzie. Obserwowaliśmy koncert Dominika Strycharskiego, jego zespołu i orkiestry Ursus na krakowskim Ansandzie i rzeczywiście to było coś zupełnie innego. Przed Państwem premiera warszawska Symfonii Fabryki Ursus. I zobaczymy na scenie Dominik Strycharski Kor, tę formację, którą Państwo już znają. Czyli Barbara Drążkowska, fortepian preparowany. Zbigniew Kozera, kontrabas. Wojciech Jachna, trąbka. Paweł Szpura, perkusja. I oczywiście Dominik Strycharski. No a wraz z nimi orkiestra Denta Ursus pod dyrekcją Karola Węclewskiego. Zapraszamy. Thank you.
Thank you.
Bardzo dziękuję za ten wieczór, który sprawił chyba nam wielką radość. Orkiestra Lenta Fabryki Ursus, która działa nieprzerwanie od bardzo wielu lat, oraz Quintet Core. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. I my również bardzo dziękujemy. Żeby użyć komplementu, popularnego komplementu potocznego związanego z asortymentem Fabryki Ursus, zaorali. Raz, dwa, trzy. Symfonia Fabryki Ursus w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, na antenie programu drugiego Polskiego Radia i w naszych mediach społecznościowych. To była warszawska premiera tej kompozycji. Cieszymy się, że zabrzmiała ona właśnie tutaj u nas dzisiaj, 30 kwietnia, z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu. Mocny akcent. Dominik Strycharski, kor, w składzie Barbara Drążkowska na fortepianie. Wojciech Jachna, trąbka i elektronika. Zbigniew Kozera, kontrabas. Paweł Szpura, perkusja. I Dominik Strycharski, flet, elektronika i głos. A wraz z nimi Orkiestra Denta Ursus pod dyrekcją Karola Węclewskiego. Raz jeszcze dziękujemy. Dziękuję bardzo. Super. To usłyszeliśmy usłyszeliśmy kolejno hiszpański taniec. Intro. Symfonię. Asmet, czyli odlewnia Asmet. Finał. I pasterz na zakończenie tego dzisiejszego spotkania. I to już naprawdę wszystko. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy za ten dzisiejszy szczególny wieczór, ale dziękujemy także za obecność od poniedziałku, ponieważ dzisiaj kończymy jazzowy maraton. Wprawdzie studio imienia Witolda Lutosławskiego cały czas było puste, ale wiemy, że Państwo byli razem z nami. Dziękujemy bardzo za tych 5 dni, za wszystkie opinie, komentarze wirtualne i cóż, możemy obiecać, że spotkamy się za rok z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu z równie pięknymi koncertami. No i mam nadzieję, że spotkamy się w nowym, lepszym świecie. Z Państwem na widowni. Dzisiejszy koncert zrealizowali Leszek Kamiński, Michał Bereza i Jacek Gładkowski. My również kłaniamy się. Bartek Chaciński. I Jacek Hawryluk. Jeszcze jedna niewiadoma pytanie. Czy w naszym studiu wciąż jest Andrzej Zieliński? Będę strzelał. Tak. Jest. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy.